Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnym filmikiem. Otóż to dzisiaj będziemy testować lifehacki rolkowe i tiktokowe związane z jesienią, z Halloween. Zapisałam naprawdę dużo fajnych rolek, ale teraz musimy pojechać na szybkie zakupy, żeby kupić wszystko, co potrzebne związane z tym. Później przyjdziemy i rozłożymy tutaj wszystko. Okej, kochani, wróciłam już do domu. W ogóle zdążyło się zrobić ciemno, bo zasiedziałam się w Empiku i oglądałam sobie książki w takiej galerii, która jest bardzo blisko mnie. Otworzyli właśnie teraz nowego Empika i się ucieszyłam i stwierdziłam, że dobra, pójdę sobie kupić jakąś książkę. I chyba przez godzinę siedziałam i czytałam różne książki, bo ta galeria jest taka mała popularna i ona generalnie to nie jest jakaś największa wrocławska galeria albo coś w tym stylu. I jest bardzo mało ludzi tam i właśnie siedziałam sobie, czytałam wszystko i trochę mi nad tym zeszło. No i potem pojechałam zrobić jeszcze zakupy na dzisiejszy filmik. No ale raczej nie zdążę zrobić wszystkiego dzisiaj. Pewnie podzielimy sobie też te różne lifehacki na jutro. Ale co, zacznijmy od pierwszego, z racji, że przygotujemy się do tego filmiku i zrobimy sobie najpierw makijaż i fryzurę. Jeśli chodzi o makijaż, to przychodzę do Was tutaj z taką propozycją, która jedna dziewczyna wrzuciła na TikToka i chyba też na rolkę, gdzie w łatwy, szybki sposób można zrobić taki ładny, sexy, 5 minut halloweenowy makijaż właśnie na imprezę. Tutaj Wam z boku odpalę ten filmik. No i jak widzicie, tutaj dziewczyna ma zrobiony swój standardowy makijaż. Do tego używa zalotki, czerwonej pomadki i po prostu robi sobie dzięki temu takie rogi, następnie przykleja diamenciki, obwódkę robi czarnych ust, no i następnie czarną pomadkę. I ten makijaż to taki właśnie halloweenowy diabełek, coś w tym stylu. Więc ja tutaj, czekajcie, jeszcze tylko zalotkę, najważniejsze rzeczy, które ja oczywiście zapomniałam. No i właśnie potrzebujecie zalotkę, potrzebujecie czerwoną pomadkę, ja tutaj mam akurat pomadkę, która była w kolekcji Gen Z razem z Belle, w kolaboracji z Belle. No i jeśli chodzi o diamenciki, to naprawdę długo ich szukałam, nie mogłam ich znaleźć, ale znalazłam je, słuchajcie, w Teddy i kosztowały one 5 zł za jedno takie i w ogóle nie wiem, czy jakby to już jest wpływ TikToka, ale zostały dwie ostatnie w tych kolorach. Naprawdę było pełno zielonych, było pełno pomarańczowych, pełno niebieskich, ale tych różowo-czerwonych zostały dwie ostatnie. Teraz się szybko jeszcze przypudruję, żeby się nie świecić tutaj na kamerze. Ten w ogóle puder z Charlotte Tilbury, ja mam w odcieniu 2 medium, robi takiego blura na twarzy, no zresztą widzicie, przed chwilą się mega świeciłam, nakładam dosłownie troszeczkę gąbeczką tego pudru i już jest całkowity blur. I czerwoną pomadką malujemy sobie tutaj oto tą część. Możecie to też zrobić jakimiś różnymi farbkami albo coś w tym stylu. Okej, no i mamy coś takiego. Teraz uwaga, chwila prawdy, czy to zadziała, czy to się odbije, czy to będzie jakoś dobrze wyglądać. No i ona odbija sobie to jakoś w ten sposób tuż nad brwią. Uwaga, robię. Okej. Odbiło się, ale tak szczerze, nie jakoś mocno. W sensie to jest taki bardzo delikatny efekt. Na pewno jeszcze będzie on do poprawienia. No ale dobra, próbujemy teraz z drugą częścią i teraz, żeby to ładnie wyszło. Coś takiego. Okej, wygląda to ładnie. Troszkę tutaj nie dojechałam do brwi, ale widzę, że ona też tak ma, zaraz sobie to będziemy poprawiać. Ładnie, w sensie w porządku. Na pewno jest to bardzo szybki makijaż. Okej, tak to się prezentuje. No i co, teraz musimy to troszkę poprawić, bo nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli. Wygląda to w ten sposób i powiem Wam, że robiło się to bardzo łatwo i bardzo szybko. Zobaczymy, jak teraz będzie z tymi diamencikami. Jestem ciekawa, ile lasek w to Halloween na klubach będzie miało właśnie taki makijaż. Ja mam takie akurat cekiny w tasiemkach, no i właśnie polecam Wam iść do Teddy, bo tam je znajdziecie. Problem jest też taki, że zapodziała mi się gdzieś pęseta i wiadomo, że dużo łatwiej byłoby z nią, ale ja jej nigdzie nie widzę. Przez to, że te kryształki, które ja mam, są właśnie w taśmie, to jest to plus, bo jest to dość szybkie, ale jest też minus, bo w zasadzie klej nie jest najlepszej jakości, więc to nie jest tak, że kupicie coś takiego i to zdecydowanie wystarczy. Na pewno byłby potrzebny klej do rzęs, dzięki którym po prostu te kryształki by się lepiej trzymały, bo one po prostu się odklejają od skóry. No i oprócz tego, przez to, że one są w takich taśmach, to są dużo mniej precyzyjne, nie można ich tak ładnie jakby zakręcić, żeby te łuki tak ładnie szły właśnie po łuku. Tylko jak widzicie, zrobiły mi się one troszkę takie
kwadratowe te rogi, można to troszeczkę jeszcze się tym pobawić, ale tak jak mówię, im więcej się tym bawimy, tym też gorzej dla tego kleju, bo on jest właśnie, tak jak mówiłam, bardzo słaby, więc jeżeli będziecie to robić przed imprezą halloweenową, zadbajcie o to na pewno, żeby mieć pensetę, najlepiej jednak nie diamenciki w takim pasku, tylko wtedy będziecie mogli sobie to wszystko kontrolować i tak dalej. Teraz zrobimy sobie jeszcze usta, tu musimy sobie najpierw obrysować usta czarną kredką, nigdy przenigdy tego nie robiłam. Ja mam takie troszkę dziwne usta. Okej, nie wygląda to już aż tak źle jak na początku, wciąż nie jest najlepiej. Wygląda teraz trochę jak Wednesday. Ale teraz używamy jeszcze czerwonej kredki, więc mamy szansę to wszystko uratować. Na koniec błyszczy, że te usta były takie glossy. Tak to się prezentuje. Dajcie znać, w ogóle podobają mi się ciemne usta, co prawda nie są zrobione najlepiej, bo trochę wyjechałam tą czarną kredką i w ogóle malowałam je pierwszy raz, ale powiem wam, że właśnie na jakąś imprezę czy coś w tym stylu, takie ciemne usta podobają mi się. Kochani, zdjęłam te diamenciki, teraz przechodzimy do fryzury. Robię ona sobie dwa takie małe warkoczyki, trzy warkoczyki, plotuje je z tyłu do włosów, a następnie te włosy upina klamrą. Taką małą klamrą. I ja specjalnie taką małą klamrę dzisiaj kupiłam i sprawdzimy, czy to wyjdzie. Zaczynamy od rozczesania włosów. Ona gdzieś tak w tym miejscu, z tych włosów, robi warkoczyka. Okej, okay, mam zrobione trzy warkoczyki. Jakby te włosy zza uszu. Staram się, żeby to wyszło dobrze. No i teraz po prostu biorę, I guess, warkoczyki. I teraz gumeczka i wiążę te włosy z tyłu. Czy wy to widzicie? Dobra, tu wygląda to git, tu też. Teraz dorzucam do tego te warkocze. Au! Dobra, mam kitę. Robi coś takiego, że bierze te włosy i spina je jak zwykłą klamrę. I to wypuszcza. No nie, przecież to wygląda dramatycznie. Powiem tak, ja naprawdę jestem fatalna w fryzurach, ale to niestety nie jest fryzura na moje włosy. Proste włosy, może one by lepiej wyglądały, jakby były takie właśnie zakręcone. Ale autentycznie nie, totalnie mi się nie podoba ta fryzura. Te warkoczyki tutaj w ogóle przez to, że ja mam ciemne włosy, a nie takie blond, totalnie zaginęły w akcji. Nie, totalnie nie. Ała. Ała. Cute jesienne fryzurki, totalnie nie dla mnie. No i teraz muszę zmazać moje rogi, bo są całe rozmazane. Okej, okay, a więc skoro mieliśmy już makijaż imprezowy, później mieliśmy fryzurę, która średnio wyszła, to teraz czas na coś, co również jest kluczowym elementem imprezy halloweenowej. Jest to drineczek. No i zresztą zobaczcie sobie sami, jak to tutaj wygląda. Mamy tutaj spiderweb martini. No i polega to na tym, że potrzebujemy kieliszek od martini. Na to rozpuszczamy pianki i nakładamy tak jakby palcami, żeby to wyglądało jak sieć pająka. Dodatkowo do tego robimy sobie martini, zalewamy to, dodajemy do tego taki barwnik, brokat, no i mamy gotowy drinek. No ale z racji, że u mnie w domu nie pija się za bardzo jakichś takich różnych drinków i generalnie nie pija się za dużo alkoholu, to ja niestety nie mam kieliszka do martini i próbowałam go znaleźć, ale niestety nie znalazłam dzisiaj nigdzie na szybko w jakimś takim tanim sklepie, tylko po właśnie Teddy Action i tak dalej. I mam jedyny kieliszek, który ma w miarę tutaj taką sporą tą część górną. Jest to kieliszek po prostu do Aperola. I ja też nie potrafię robić jakichś różnych drinków i tak dalej. Nigdy nie robiłam martini, to tym razem posłużymy się winem. I to w dodatku Carlo Rossi. W ogóle nie wiem, kto wymyślił, żeby tanie wino było otwierane na korek. Tutaj musiałam normalnie otworzyć ten korek, przez to teraz bolą mnie zęby, ale nie pytajcie, jak ja to otwierałam. No i jak widzicie, on nie jest fioletowy albo czarny. Może jest halloweenowy, bo jest taki trochę krwisty. W ogóle przetestujmy. Dawno nie piłam takiego wina. Mam również barwnik i nie jest to czarny barwnik, tak jak było w przepisie, tylko jest to barwnik fioletowy. Okej, okay, moja mikstura się tworzy. Wydaje mi się, że wygląda to również spoko. Fioletowy w końcu to też jest kolor wiedźmy, więc to też jest halloweenowy kolor. No i co? Teraz do tego wszystkiego musimy dosypać brokat jadalny. Pamiętajcie, nie dosypujecie zwykłego brokatu, tylko brokat jadalny. Jestem ciekawa, czy to widzicie w kamerze, że on się błyszczy. Ja kupiłam pianki marshmallow, takie jakieś z Haribo.
Jak dawno w ogóle nie jadłam marshmallow. Pójdę je teraz rozpuścić. Tak się prezentują nasze rozpuszczone pijanki. I co, ja teraz was troszeczkę opuszczę, nie chcę tylko włożyć włosów. Wystarczy zamoczyć podobno palce. Okej, okay, no faktycznie, one się ciągną te pianki. Zamaczamy palce i teraz musimy jakby sobie to nałożyć na tego drinka. Dobra, a więc kochani, tak się prezentuje nasz drineczek. Jak widzicie, faktycznie to wyszło i jestem pewna, że faktycznie jakby ten drinek był czarny, jakby też kieliszek był poprawny i tak dalej, to wyglądałoby to świetnie. No ja mam oczywiście tutaj zalane słodkie wino, ale jakby był jakiś wytrawny drinek, albo nawet jakby była jakaś wódka, to fajnie jest sobie tymi po prostu piankami sobie tego drinka osłodzić. Nie wiem, dla mnie to spoko opcja, oczywiście jeżeli jesteście niepełnoletni, nie możecie pić alkoholu, to możecie równie dobrze zrobić sobie po prostu to na jakimś soku. Spróbujmy, czy da się przez to pić. Da się, moim zdaniem świetna opcja. No i resztę pianek możecie sobie też wszamać. Teraz przechodzimy do kolejnego tiktokowego lifehacka, a raczej nie lifehacka, tylko po prostu takiej propozycji udekorowania domu właśnie na Halloween, na jesień i tak dalej. Mamy tutaj dziewczynę, która maluje właśnie dynię, pomarańczową maluje w duszki, a białą maluje w dynię. Mega mi się to spodobało i naprawdę bardzo chciałam to odtworzyć. Co prawda ja nie miałam takich dużych dyń u siebie, no mam taką powiedzmy średnią pomarańczową i taką troszeczkę mniejszą białą, ale wydaje mi się, że efekt i tak będzie ten sam. Ja mam również farby pomarańczowa i biała. I słuchajcie, to są farby akrylowe. Mam oczywiście również pisak, markery w zasadzie. I zależało mi na tym po prostu, żeby one miały troszeczkę cieńszą końcówkę niż marker, ale żeby wciąż były takie, żeby, wiecie, no po prostu były permanentne. Tyle. I w ogóle patrzcie, co jeszcze kupiłam. Trzy pary takich oczu. Wiecie, ile taki jeden żelek kosztuje? 3,50. Ale te oczy są zarąbiste. Ja je kocham. Jedyne pędzle, jakie mam u siebie w domu czy w pokoju, to są pędzle do makijażu. I poświęcimy jeden z pędzli do makijażu. Także co, ustawię was tak, żebyście widzieli i przechodzimy do rzeczy. Cyk, tutaj sobie wylejemy białą farbę. Teraz smoczymy kciuka. I teraz odbijamy to na dyni. Uwaga! No way, troszkę miałam dużo farby na tym kciuku. Ale dobra, to wszystko się potem poprawi. Mega mi się to podoba, naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze mi te duszki wyjdą, no bo teraz wiadomo, że robię po prostu odciski moich palców, ale z tego będę musiała zrobić duszki. Także miejmy nadzieję, że to również mi wyjdzie. I teraz muszę po prostu użyć tego nadmiaru farby, którą tutaj miałam, no i zrobić z tego duszki. Okej, kochani, a więc tak się prezentują dynie. Tutaj jest pomarańczowa. Jak widzicie, tak wyglądają te duszki. One jeszcze nie są skończone. Powiem wam, że gdybym miała jakiś taki normalny pędzelek, byłoby no troszkę łatwiej, bo tym to, jak widzicie, one powychodziły takie grube. No i tutaj jeszcze mam tą białą dynię, która jest w pomarańczowe kropki. No i powiem wam, że to już prawie podeschło, ale jeszcze to zostawimy, żeby troszeczkę jeszcze jakby sobie tam schło, żebyśmy przypadkiem nic nie rozmazali. I zajmiemy się już ostatnim jakby lifehackiem, który będziemy dzisiaj robić. I jest to lifehack również na kolejną ozdobę. Tym razem są to lampki, do którego potrzebujemy papier toaletowy. Robimy sobie takie jakby kulki, do tego namaczamy papier w kleju do wyschnięcia, robimy takie duszki do wyschnięcia, no i lampki, i przez lampki to przekładamy, robimy dziurki i tak to się powinno prezentować. Okej, okay, więc wygląda to zarąbiście. No więc kupiłam takie oto lampki. Czekajcie. Które same w sobie są już mega cute. Zobaczcie, bardzo mi się podobają. Miskę, do której nalewam wodę. Tutaj mam taki klej szkolny. Mam nadzieję generalnie, że to zadziała. W sensie, że jakby to mi zaschnie tak jak powinno. Mam oczywiście papier toaletowy. Ja mam niestety takie jakby różyczki. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. No ale generalnie jest w takie różyczki. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać. Mam, proszę bardzo, papier aluminiowy, śniadaniowy. No i mam takie pudełko, w które po prostu będę wbijać te wykałaczki, bo nie znalazłam
nic innego, więc będziemy to wbijać w to. Także ustawiam was tak, żebyście widzieli. Także po prostu bierzemy patyczek, wyrywamy kawałek, ale chyba jeszcze mniejszy musi być. Zwijamy w kulkę i zaczepiamy tą kulkę. No i takich generalnie musimy zrobić 10. I teraz tutaj do tego nalewamy klej. Nie mam pojęcia w ogóle ile tego kleju. Dam go dość sporo, bo chyba lepiej, żeby no, nam się to skleiło, niż jakby miało się nie skleić. Kawałek papieru macza. O nie, ej, tego nie przewidziałam. Czekajcie, czekajcie. Trzywarstwowy papier. Dobra. Okej, no. To mi się nie podoba. Czemu mi się to rozwalało? Ty fakt, przecież ja mam dobry papier. Tak i od razu podniosę. Okej. Dobra, chyba to wygląda git, nie? Dobra, mamy gotowe te nasze duszki. Wyglądają ładnie, w sensie jakby wyschły i by były właśnie w takich kształtach, to by mi się podobało. Teraz idę umyć łapy i wracamy do naszych dyń, a te duszki zostawiamy, aż wyschną. No nie wiem, ile to będzie trwało. Może kilka godzin, może cały dzień. A my teraz wracamy do naszych dyń i czas je opisać. Wyglądają turbo urocze, zobaczcie. Zastanawiam się, czy jeszcze nie zrobić im busi i brwi, ale zobaczymy. Na razie robię same oczy. Zobaczymy, jak mnie poniesie. Nie robiłam wszystkich, jakichś takich dodatkowych. Niektóre, jak widzicie, się uśmiechają. Które, czekajcie, gdzie to znajdę. O, niektóre są zdziwione. Gdzieś tu były same brwi. Nie szalałam z tym jakoś bardzo. Najbardziej mi się po prostu podobają takie zwykłe. Tak też zostawiam. No, mega mi się podoba te dynia. I teraz będę się bawić tym i będziemy robić takie dynki zdziwione. Coś w tym stylu. Na początku będziemy robić taką łodygę, później oczy mają trójkąty. O, coś takiego dokładnie będziemy robić. Podoba mi się nawet jeszcze bardziej niż ta poprzednia. Razem wyglądają wspólnie tak. No i uważam, że na stole naprawdę mega fajnie będą wyglądały. Hejka kochani, witam was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy niedzielę. Ja właśnie przed chwilą byłam na wyborach oddać swój głos. I teraz wracam do naszych lifehacków z TikToka i z rolek na Instagramie. I wracamy do naszych duszków. I słuchajcie, ja dzisiaj rano sprawdziłam i już wyciągnęłam jedną kulkę. I słuchajcie, udało się. Te duszki nam zaschły. Jest właśnie teraz taki papier. No i co? I wygląda to trochę jak duch. Jeszcze zaraz namalujemy mu oczy i w ogóle, więc jakby w porządku, pasuje mi to. Jedyny problem jest z odklejaniem tego od tego kartonu, bo niektóre się przykleiły, przez co ja muszę tak delikatnie je jakby odrywać, bo przykleiły się po prostu do tego kartonu. Rozchylam i wyciągam tą kulkę, no i powstały nam takie duszki. Także ja teraz wszystkie muszę tutaj jakoś delikatnie odkleić. No nie chcę ich zniszczyć, bo szkoda by było. Ale słuchajcie, wczoraj wieczorem byłam pewna już, że te duszki nie wyjdą. W sensie, że to nie zaschnie, a nawet jeżeli ten papier zaschnie, to nie będzie właśnie taki sztywny, tylko no to nie będzie tak wyglądało, jak powinno. A słuchajcie, dzisiaj rano budzę się, dotykam tego i udało się. Także jestem naprawdę z tego zadowolona. Wyglądają trochę jak zużyte chusteczki podczas choroby. Ostatni duszek wyciągnięty. Teraz robimy, wiemy w którym miejscu, to robimy sobie dziurki. Dobra, wszystkie duszki są już zaczepione. Czas namalować im twarze, żeby one faktycznie wyglądały jak duszki, a nie jak zużyte chusteczki, ale jeszcze zobaczmy. No wygląda to fajnie, naprawdę. Podoba mi się, troszkę one jakby nie trzymają się
na tych miejscach, na jakich powinny się trzymać, ale są spoko. Nie wiem, będziemy działać zaraz, zobaczę jak to wszystko wygląda, ale... Okej, kochani, zobaczcie, tak to wygląda, gdy jest zaczepione. Spoko, uroczo, na okres halloweenowy bardzo fajnie. No i tak z bliska wyglądają te duszki. Znaczy, one wyglądają jak duszki. No wyglądają, czekajcie, zasłonię jeszcze żaluzję, zobaczę. O, zobaczcie, no cute, spoko to wygląda. Zobaczcie, kochani, duszki w ciemności. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli coś takiego z odtwarzania TikTokowych i Instagramowych lifehacków Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja nagram takich filmików więcej, bo naprawdę wyświetla mi się bardzo dużo różnych lifehacków, które zawsze chciałam przetestować i mogłabym je testować tutaj na moim kanale, żebyście Wy nie musieli tego robić w domu i będziecie po prostu wiedzieć, co się sprawdza, a co się nie sprawdza. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa.